Szanowni Państwo, okres świąt Bożego Narodzenia i początek nowego roku to czas szczególny i wyjątkowy. I dlatego też zwracam się do Państwa, do mieszkańców Kudowy Zdroju z ogromną prośbą o wzięcie udziału w konkursie na wystrój świąteczny balkonów, witryn sklepowych, domów jednorodzinnych, obiektów firm czy działalności gospodarczych. Szanowni Państwo, w dniach od 7 grudnia 2013 roku do 6 stycznia kolejnego roku pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu będzie fotografował Wasze obiekty. Balkony, witryny sklepowe, ośrodki wypoczynkowe, firmy. Wtedy też możecie Państwo złożyć swoją kandydaturę na nośnikach elektronicznych bądź wysyłając zdjęcia mailem na adres grafika@kudowa.pl. Szanowni Państwo, nagrody są naprawdę rewelacyjne. Są to puchary, wyróżnienia i nagrody finansowe, które choć w minimalnym stopniu zwrócą Państwu koszt tej energii elektrycznej, którą poświęciliście po to, aby te Wasze budynki, mieszkania, balkony wyglądały naprawdę reprezentacyjnie i wyjątkowo w tym naprawdę szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, dbajmy o to, aby nasze miasto było naprawdę wyjątkowe, żeby turyści czy kuracjusze, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, widzieli w nim ogromne poczucie wartości świąt Bożego Narodzenia, przekazywane właśnie tymi drobnymi lampkami, które świecimy w oknach czy na balkonach. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do udziału w tym konkursie. To, że to już jest 8. edycja tego konkursu na wystrój świąteczny, to jest tylko i wyłącznie Państwa zasługa. Począwszy od ulicy Głównej, 1 Maja, Tkackiej, Fabrycznej, pokazujecie, jak Kudowa jest piękna, jak potrafi mile i atrakcyjnie obchodzić święta Bożego Narodzenia. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję, a te osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w konkursie, serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. Pokażmy, że Kudowa może być prawie jak Las Vegas. Szanowni Państwo, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2014 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, prowadzących działalność gospodarczą o to, żeby wzięli w tym aktywnie udział. Bo pokażmy, że Kudowa fantastycznie wygląda na święta. Korzystając z okazji, z tego szczególnego dnia, zapraszam Państwa również do wzięcia udziału w konkursie Mój Dom na Medal, który bardzo mocno wpisał się w charakterystykę naszego miasta. Nagrody są bardzo poważne, bo jest to 25 tysięcy za pierwsze miejsce, 2 nagrody po 15 tysięcy za drugie miejsce i 3 nagrody po 10 tysięcy za trzecie miejsce. W konkursie tym chodzi o to, abyśmy pokazali, że potrafimy zadbać o nasze budynki, które w Kudowie są szczególne, są piękne architektonicznie i chcemy wyróżnić takie osoby, które poświęcają naprawdę ogromne środki finansowe na to, aby zadbać o te budynki. Szanowni Państwo, już teraz zapraszam do składania swoich kandydatur do konkursu Mój Dom na Medal. Rozstrzygnięcie będzie w miesiącu lutym na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Wszelkich informacji bliższych uzyskacie Państwo na stronie www.kudowa.pl. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.